Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie w Railway Empire. W tej grze spędzimy troszeczkę czasu, przynajmniej mam taką nadzieję. Pobawimy się w kampanię, ja już troszeczkę w niej czasu spędziłem. Wkrótce tylko powiem, że chodzi tylko i wyłącznie o to, aby połączyć odpowiednie miejsca ze sobą i przewozić towary, aby miasta mogły się rozwijać. Są pewne zadania do wykonania podczas kampanii, jak i typowych scenariuszy, które no, trzeba po prostu wykonać jak najlepiej się da, aby dostać jak najwięcej gwiazdek, jak najwięcej punktów za dany scenariusz, bądź też kampanię, aby przejść dalej. Także, moi mili, przechodzimy w tym momencie do kampanii. Już sobie przeszedłem rozdział pierwszy, rozdział drugi też przeszedłem, ale tak jak powiedziałem, jakiś czas temu, ostatnio tak chyba przez 2 dni pogrywałem sobie, nie w kampanii, tylko tak po prostu, aby sobie przypomnieć mniej więcej o co tutaj chodzi, jak to wygląda. Także no już pierwszego rozdziału nie będziemy przechodzić, bo to jest samouczek, więc tutaj nie ma sensu w tym przebywać, za długo by się zeszło, ale wejdziemy sobie do rozdziału drugiego, który troszeczkę bardziej nam rozjaśni, co trzeba robić. Spędzimy w nim nie wiem ile czasu, ile odcinków na to poświęcę, no ale cóż, dobra, nie przedłużając, klikniemy i zobaczymy. Wczesne dni. Ten rozdział dotyczy skromnych początków linii kolejowych, które szybko zrewolucjonizowały transport w Stanach Zjednoczonych, pomagając ożywić centra przemysłowe na wschodnim wybrzeżu. Kiedy będziesz budować swoje pierwsze imperium kolejowe i układać tory w kierunku zachodnim, w stronę Wielkich Jezior, poznasz systemy ekonomiczne Railway Empire. Philip Evan Thomas, znany entuzjasta kolei z Baltimore, będzie ci towarzyszył w tej podróży. Dobra, i tutaj tak, mamy troszeczkę do wyboru akurat tylko i wyłącznie dwie możliwości. Sieć kolejowa realistyczna, pociągi mogą na siebie, muszą na siebie czekać, trzeba zbudować tory równoległe, zwrotnice, sygnalizatory. To mi się bardzo podoba, taki łatwy, to pociągi mogą jechać na jednym torze. Bez, nie, to będzie złe. Żeby tylko normalnej sieci kolejowej, ale musi płacić więcej. Weźmiemy realistyczna, to będzie najlepsze rozwiązanie. Tryb pauzy. Gra zatrzymuje się automatycznie podczas budowy torów, sygnalizatorów w trybie buldożera. Ręczny gra może. Tak, to właśnie sobie to weźmiemy, że w dowolnym momencie będę mógł sobie pauzować. Będzie to delikatne ułatwienie. Wybór postaci. Tu przypuszczam, że później w scenariuszach, znaczy w kampanii, będzie można sobie wybierać inne postacie. W tym momencie mamy tylko i wyłącznie przemysłowca. Odwiedzając kluby dżentelmenów, Roger Smith jest zawsze nienagannie ubrany. Skrojony na miarę garnitur, uzupełniając cylinder i laska. Pedantyczne podejście do rachunkowości jest dla niego równie ważne jak precyzyjne planowanie działań każdej firmy. Nie ma problemu z wykorzystaniem słabości swoich konkurentów. Jeśli rywal buduje dworzec kolejowy w mieście, Roger szybko umieszcza tam fabrykę. Nowo budowane fabryki są o 50% tańsze, akcje są o 50% droższe. Zbuduj miejską fabrykę bez aukcji. No proszę, takie coś. No i imię, no imię, nazwa firmy zostaje. In 1830, the prosperous industrial centers on the east coast of the United States of America were poorly connected to the mainland. Insufficiently developed toll roads and slow ship canals were the only options when making long journeys. Farmers, businessmen, and travelers lamented these long, arduous, and above all, unsafe transport routes. They were not only an inconvenience for travelers, but also shackles on an emergent nation's hunger to grow. But at this time, a development from England was taking its first steps and helped keep alive the hope of many cities in the East of reaching greater economic influence and growth. I've been waiting for you. I'm Philip Evan Thomas. It's always been my dream to build a railroad to the Ohio River and beyond. That would help everyone. Both the settlers and the natives. And I need your help with that. First of all, I have 2 tasks for you in order to build a base from where we can monitor further activities.
but as I learned back when I was a bank clerk, the books must always balance. So take care to make a profit, even with these preliminary assignments. No i dobra, on już chyba skończył gadać, my już sobie czas zapauzowaliśmy, żeby to nie szło nigdzie tam do przodu. Widzę, że to mamy tutaj minimapkę, na minimapce już mamy tak, moje miasto jest dopiero tutaj jedno, Baltimore, i mamy jeszcze tak, tutaj dwa miasta już przejęła konkurencja i tutaj dwa miasta przejęła konkurencja, także sami nie jesteśmy, o tyle ciekawie. No i dobra, mamy tak, 2 miliony do dyspozycji, ale uwierzcie mi, to wcale nie jest bardzo dużo. Zerknijmy na zadania. I tak, połącz Baltimore i Washington. Połącz trzy firmy z obszarów wiejskich z twoją siecią kolejową. No dobra, niby wydaje się wszystko łatwe i piękne, ale może to nie być takie hop-siup. Dobra, Baltimore i Washington nie jest wcale tak daleko, więc już w tym momencie ruszamy z budową. Więc tak, na sam początek wybudujemy sobie małą stację. Może w ten sposób, żeby później łatwo było jakoś tutaj zawinąć i przez rzekę się przedostać. O, tu pięknie, bo już mamy ładnie rozbudowaną dużą stację z czterema torami. Także to już będzie o wiele sprawniejsze. Oh, who's this new fish swimming in our pond? Greetings from the beautiful city of Charlotte. What was your name again? Beautiful stranger, wasn't it? Well, that's what you look like. Just let me know if you need help push starting your trains. I z tego co pamiętam, możemy sobie różnego typu kłody pod nogi rzucać, jak oni, tak i ja im, moim konkurentom. Także no, będzie na pewno co robić. Dobra, czyli tak, jedno zadanie już mamy z głowy i teraz trzy firmy z obszarów wiejskich z twoją siecią kolejową. Trzy firmy. Najlepiej by było te podciągnąć firmy, które mi są potrzebne akurat do życia. Czyli tak, tutaj produkują mięso. Tu możemy sobie zajrzeć. I tak, tygodniowe zapotrzebowanie. Więc potrzebujemy ziarno, bydło, kukurydzę. Tu z drewnem mają w porządku. No tutaj mięso by im się też przydało, widzę, to może właśnie by się przydało to mięso. Dobra, skupmy się na razie na jakichś podstawowych rzeczach. Nie wiem, czy co z mlekiem, czy mleko im jest potrzebne. Zerknijmy. Mleko nie bardzo. Towary w mieście, no a zapotrzebowanie, no właśnie, mleko tak nie bardzo jest im potrzebne. Bydło, tu mamy węgiel. Czy węgiel im jest potrzebny? Tu żelazo, węgiel. Jeszcze brak zapotrzebowania mają na węgiel. Dobra, a co tutaj? Tu mają ser, więc do sera pewnie mleko im jest potrzebne. No ale mleko akurat mają. Nic. Dobra. Tu mamy ziarno. O, proszę bardzo. Rdzenni mieszkańcy. Dobra, tu mamy też coś, tu mamy drewno, nic, dobra, wiecie co, po prostu podłączymy, nie zastanawiając się, co im jest potrzebne, tak będzie chyba najlepiej, ale zanim do tego dojdzie, to zaczniemy ekspansję po prostu na inne miasta, w ten sposób będziemy się na pewno szybciej rozwijać, ale nie mogę zapomnieć, co mi jest tu potrzebne, proszę bardzo. Wieża zaopatrzeniowa, która będzie nam dawała wodę i piasek. Musimy też budynek naprawczy postawić, bo z tej stacji jak będzie wyjeżdżał, to tu będzie mógł się naprawić. No i z tamtej stacji jak będzie jechał, to też będzie mógł się tutaj naprawić, więc nie będę musiał na każdej stacji stawiać tych budynków naprawczych. Troszeczkę taniej będzie. Postawimy sobie małą stację w Norfolk. Well, everyone has to start somewhere. No i jedziemy teraz. Jakoś to trzeba się tam podciągnąć. Gdzie te tory? Tutaj, cyk. Jak to wygląda z nachyleniem? 0% nachylenia. Dobra, wygląda to nawet zacnie, w porządku. Nawet nie za drogo to wychodzi, więc potwierdzamy. No i co ważniejsze, to wieża zaopatrzeniowa. Gdzieś tak mniej więcej na środku trzeba by ją postawić. Tą wieżę. Może tutaj? Dobra. I tak, to już mamy. Sygnalizatory są nam potrzebne, bo bez tego ani rusz. Od razu sobie
podciągniemy tory. Aha, dobra. Czyli zrobimy to tak, chyba. Co? No, dopiero tutaj. Nie, źle to zrobiłem. Źle to zrobiłem, usuń. Musimy, już sobie przypomniałem, to muszę pociągnąć najpierw, tak? Zbuduj teraz to, tak? Zbuduj i teraz ten tor. Podepniemy tutaj. Proszę, o masz. Nie, tak miało być, cyk. Teraz ten tor usuniemy. Następnie ten tor tu. Ten usuniemy. I ten dopiero tutaj. No dobra, w tym momencie sygnalizację mogę wrzucić, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Gdzie to było? Tu jest sygnalizator. I teraz tak. Buciana szpak. Tu nie widzimy. Mogę dopiero tutaj. A więc cyk. Jeden sygnalizator zamontowany. Przed tą stacją też sygnalizator zamontujemy. No i dobrze. Tu na razie będzie jeden pociąg jeździł, dlatego jest jeden tor postawiony i żadnej mijanki nie robimy. Bo to się troszeczkę będzie mijało z celem. Później jak już więcej będziemy tych pociągów puszczać, to jak najbardziej trzeba będzie postawić więcej mijanek. Albo jak nie mijanek, to po prostu drugi tor się dobuduje. Dobra, to już mamy zapewnione. Hajsu jeszcze jest od cholerki ciut-ciut. Także weźmiemy, przygotujmy linię i z Baltimore do Washington. I lokomotywę kupujemy. No na razie, jak widać, mamy pierwszą podstawową. Jest to rok 1830, rok produkcji. Także no, niestety, jeszcze to tak ładnie nie wygląda. No i z Washington do Norfolk. No i dobra, to już jest pobudowane. Mamy jeszcze trochę hajsu, więc musimy inwestować dalej. Musimy inwestować dalej. Teraz tak. Dobrze by było tutaj się podciągnąć pod Albany i Nowy Jork. Tylko problem polega na tym, że teraz tak. Ja bym musiał postawić, bo nie mogę się podpiąć do jej torów. Znaczy, to, czy nie, do jego, bo to są akurat jego tory. Się wyświetla buźka. Więc bym musiał postawić swoją stację. Później oczywiście ja jestem w stanie go wykupić. Znaczy, będę mógł go wykupić, jak będę chciał. Wcześniej, co tu jeszcze zrobimy w tym momencie? Tu jeszcze mamy Wilmington. To może tutaj się podepniemy jeszcze. Póki pieniądze są. I tak też pewnie zrobimy w tym momencie. Więc kupimy sobie małą stację. Mniej więcej może w ten sposób. No i się pobudujmy z tymi torami, żeby to miało rączki i nóżki. Dobra, jak wygląda? 0% nachylenia, wszystko na zielono, także akceptujemy. No i teraz tak, tu nie ma, tutaj jest ten naprawczy, tu nie jest potrzebny, to tutaj pobudujemy ten naprawczy budynek. Proszę bardzo. Dodatkowo sygnalizator to za moment. Jeszcze najpierw pobudujemy tą wieżę. Niech sobie tutaj stanie. No i sygnalizatory teraz mi są potrzebne. Teraz tak, ten tu muszę zlikwidować, ale ten mogę zainstalować i ten mogę zainstalować. No i tutaj będzie następny. Chociaż tu jeszcze nie jest aż taki niezbędny, bo nie ma drugiego pociągu, ale w razie jeśli dobuduję kolejną tutaj nitkę do innej tam stacji, to już ten będzie mi tutaj jak najbardziej potrzebny sygnalizator, także już tak na zaś. Nowy pociąg, przygotuj linię i z Norfolk do Wilmington. Okej, więc niech to sobie jedzie, lokomotywa kup. Dobra, także już jesteśmy ładnie... Mamy cztery miasta podpięte do siebie.
Oni mają po dwa, no bo, przepraszam, mam czas zablokowany, więc to idzie na moją korzyść. Tu jest blisko ziarno, więc to ziarno sobie podepniemy. Mała stacja. Dobra, niech będzie tak. I z tej stacji będziemy wozić właśnie ziarno na razie do tego miejsca. No właśnie, i teraz. Problem polega na tym, że wieża zaopatrzeniowa jest tu. No ale no trudno się mówi, trudno się mówi. Buduj. Musimy postawić kolejną wieżę zaopatrzeniową, bo bez tych wież, no niestety, ale to nie idzie funkcjonować. Okej, więc to mamy, to mamy. Sygnalizatory są nam potrzebne. Więc tak, na pewno ten sygnalizator, bo w razie jak tu będzie pociąg, to tędy, ten już nie będzie mógł wjechać. No i tu sygnalizator. Proszę bardzo, że w razie jak tu się właśnie ten zjedzie, to ten nie będzie mógł. No i teraz muszę ten sygnalizator usunąć, bo jak on przejedzie za stację, to tamten go zablokuje i już dupa, nie wyjedzie ze stacji. Także tu w sumie będę mógł mijankę zrobić, a nawet nie tyle mijankę ja zrobię, co najzwyczajniej w świecie pobuduję już drugi tor równoległy. No dobra. To zrobimy to jeszcze raz. I o, właśnie. Tu gdzieś zakończymy. I przed samym mostkiem. Proszę bardzo. I w tym oto momencie będą mogli się mijać. A więc tu zrobimy tą stronę, że może jechać. A tutaj tę stronę. To jeszcze podzielimy na dwa odcinki. W razie jak się pojawi więcej pociągów. No, proszę bardzo. Proszę bardzo. O, i w tym momencie więcej pociągów nam się zmieści na szlaku. No i dobra. Dobra, jest już w porządeczku. A przynajmniej tak to wygląda. Teraz trzeba by było. Tu wybudowałem. Tak, jest, jest ten naprawczy budynek. Także w tym momencie przygotujmy o linię, lokomotywę. Dobra, już jest ładnie, już jest ładnie. Co z kukurydzą? Czy gdzieś mi kukurydza jest potrzebna? Tutaj tak średnio troszeczkę, no ale w sumie to Norfolk, czemu by nie? Tu jest potrzebna kukurydza, proszę bardzo. Czyli tę kukurydzę mógłbym rzucić tutaj do Wilmington w takim razie. No dobra, to w takim razie tak też zrobimy. Mała linia kolejowa. Proszę bardzo. I się dobudujemy to miejsce. Zapłać. No i a jeszcze co ważniejsze, tu jeszcze zapomniałem. A nie, w sumie nie, tu jest w porządku wszystko. Teraz tak. Tutaj trzeba będzie zrobić znowu podwójny tor. Aż gdzieś do tego miejsca. Nie, nawet jeszcze troszeczkę dalej mogę. O, nawet jeszcze. O, i pięknie. Tak też pobudujemy. No i tutaj kolejne semafory postawimy, żeby nie było wątpliwości. Cyk jeden, cyk drugi. I to samo po tej stronie. Proszę bardzo. No i znowu podzielimy to na jakieś fragmenty, żeby nam się w razie co więcej pociągów zmieściło. O, no i dobra. Stwórzmy linię. Proszę bardzo. I lokomotywa. Pięknie. Dobra, to tyle chyba na razie nam będzie wystarczyło. I zadania. No niby są... A, dwie firmy są połączone. No jeszcze mnie kusi tutaj to bydło połączyć. A bydło im jest potrzebne do tego mięsa. Więc no tak troszeczkę kusi, kusi, kusi. I tak też chyba zrobimy, że podciągniemy. No niestety nie sięga. Mówi się trudno. To podłączymy to bydło.
Proszę bardzo. No tutaj teraz nam taki mały problem powstał. Mianowicie, bo jest tutaj zaraz mostek. I ten mostek mi tu psuje cały mój niecny plan. Bo teraz tak. No właśnie, to będę mógł połączyć. No ale właśnie. Dobra, na razie postawimy to w tym miejscu. Drugą nitkę my też postawimy gdzieś, pociągniemy dotąd. No i teraz to czym prędzej trzeba gdzieś to pociągnąć i przyłączyć. I no dopiero tutaj, niestety. No, patrzcie, cholera, nie mogę tak. Muszę to pobudować w ten sposób i dopiero podłączyć tu. Jaki jest tu spadek duży. O kurde, niedobrze. Jest bardzo źle. Jest bardzo duży spadek. Da się coś z tym... No tak by było najlepiej. No, ale niestety. O, może coś się wymyśli. Nie, wraz bardzo duży. O, tu jest lepiej. 3%, 2, 1. No. Dobra, tak zostawimy, bo jest tylko 1% nachylenia. I się podłączymy. Super. I w tym momencie to już mogę... O, fuck! Ale odwaliłem. Masakra. Odwaliłem, że hej. No tragedia. O, dobra, udało się. Gdzie te krowy? Dobra. Wróciło do normy. No i teraz ten tor... A, chwileczkę, ten tor miałem właśnie tu skasować. O, żeby on nie był aż tak długi. W tym momencie... O, trochę lepiej. No. I w tym momencie cyk, tu stawiamy. No i dobra, teraz tylko ten semafor jeszcze trzeba postawić. Mianowicie tutaj semafor postawimy. No i tak, to tu na tą stację to nie jest mi potrzebne, bo tutaj tylko będzie z tej strony jeden wjazd. No i dobra, teraz potrzebujemy jeszcze wieżę zaopatrzeniową. Może niech sobie tutaj będzie. No i trasa. Proszę bardzo. I w Baltimore niech on wjeżdża na tor numer 2. Bo to jest mój drugi pociąg, który tutaj wjeżdża, to one będą się mijać. Nie będzie jeden na drugiego czekał, nie będą sobie losowo wybierać, będzie to sprawniej wyglądało. Ok, lokomotywa. Proszę bardzo. Już chyba jest, tak? Tak, jest. Super. Także wydaliśmy już wszystkie pieniądze. Wszystkie zadania są zrobione. Póki co przynajmniej. To nie jest jeszcze... Przepraszam, to nie jest jeszcze koniec. Także odpauzujemy i możemy teraz oglądać, co tu się dzieje, bo musimy chwilę pozarabiać. Look, to be clear, I have nothing against strangers. Some of my best friends are strangers. But you're not from here, and New York is my city. That's where I do business. I say when the trains roll, where they're going, and why. As long as you don't get in my way, everything will be a-okay. The bigger a city gets, the greater its demands get too. At some point, the goods from the immediate area will no longer be enough. That's where the railroad comes in handy. Now select Baltimore to take a closer look at the city. No i tak, każe mi wybrać Baltimore, aby się bliżej mu przyjrzeć. No dobra. Baltimore, where the headquarters of our firm is located, has a large clothing industry. The city therefore needs a constant supply of fabrics. In New York, on the other hand, the fashion-conscious customers are waiting for deliveries of ready-tailored goods. Lay a rail line between Baltimore and New York, so that the clothing produced in Baltimore can be delivered to New York.
No i właśnie, i teraz troszeczkę mi pod górkę się zrobiło. A, nie mam tutaj czasu na to. To tyle dobrego w tym wszystkim, że nie mam na to czasu. Chyba, zaraz zobaczymy. Nie, nic się nie pojawiło. Także no, mam stworzyć linię do Nowego Jorku, aby ubrania sprzedawać. No nic, dobra. Teraz tak. Mała stacja 40 tysięcy będzie mnie kosztować, no ale samo podciągnięcie torów też troszeczkę. No i tu będzie trzeba zrobić już podwójne tory, żeby te pociągi ładnie się mijały. A, odpauzujmy. A nie, teraz nie mogę. Dobra, mała stacja kolejowa. Postawmy ją. No może właśnie gdzieś tutaj jakoś. Coś takiego. O. Tylko później mogę mieć problem z rozbudową swojej stacji. To może tyłem się ustawię do niego. What's the deal with the station? Are you looking for a fight? No i dobra, no i teraz trzeba się gdzieś podciągnąć. I może właśnie zrobimy to w ten sposób. Teraz trzeba tu coś wymyślić. W ten sposób albo w ten sposób. Dobra, na razie się podepniemy tak. No i oczywiście tu możemy sobie modelować tą drogę jak chcemy. Tyle jest dobrego w tym. No tak, nie fajnie. Duże procenty. O, tak, są małe procenty. 1% tylko. Tu też ładnie się ustawiło. 235 akurat mi wystarczy. O, tak, aż 600? O kurde, to tak nie fajnie. Usuń ten punkt. Tak mi się bardziej opłacało. 235 postawić. No i dobra, i tak też trzeba będzie zrobić. I będziemy mieli już połączenie z Nowym Jorkiem. Proszę bardzo. Tu jest wieża zaopatrzeniowa, więc tu już nie muszę jej stawiać. Tu jest też ta Nie, tu nie ma naprawczej. Naprawcza jest tu, więc tu muszę jeszcze, będę musiał postawić tą naprawczą. Dobra. Zobaczmy, czy jestem w stanie kupić. A, i teraz w Baltimore, niech on wjeżdża na trzeci. Jest już gotowy. I lokomotywa? Stać mnie, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Stać mnie na lokomotywę. To jest ogromny plus tego całego zamieszania. Proszę bardzo, zadanie się kolejne pojawiło. Dobra, i w tym momencie, no jakby nie chciał, to trzeba postawić już semafory w tym oto miejscu. Proszę bardzo. Jak chwilkę tylko uzbieramy, to tu trzeba będzie ten tor zrobić lepszy. No i teraz tak. Semafor zezwalający na wyjazd. A na wjazd? Kiedy? No nic, zaraz trzeba będzie zarobić i czym prędzej tutaj wejść i drugą nitkę dobudować, przynajmniej do tego miejsca, i wtedy będziemy się martwić. Dobra, w tym czasie jeszcze obejrzyjmy, niech tam się zarabia. Połącz Baltimore i Pittsburgh do 1800, mam 2 lata, 3 lata mam dostarczyć 10 ładunków bawełny do Pittsburgh i mam 4 lata na 20 ładunków odzieży do Nowego Jorku. Dobra, No to ciekawie w tym momencie się zapowiada. Zerknijmy na pociąg, jak to wygląda. Jedzie z Nowego Jorku i wiezie pasażerów. Ja jestem ciekaw, jak to dalej będzie tutaj działało, funkcjonowało. Tam jest pociąg, który mnie interesuje, co się teraz wydarzy. No i hamuje, bardzo dobrze, a ten przejeżdża, pięknie. No i dla niego jest tor numer 2, więc on już sobie wjechał na tor numer 2. Pięknie, właśnie o to chodziło. Dobra, w tym momencie możemy już sobie zapauzować. Po prostu wybudujemy... O, zaraz. Jaki to będzie koszt? O, proszę bardzo, jak mało. 58. Także super. I tak też się stanie, moi mili. Dobra, w tym momencie trzeba popracować nad sygnalizacją w tym miejscu, bo się zaczyna komplikować sytuacja dość poważnie. I teraz tak, tutaj na pewno w tę stronę jeździsz.
A, tutaj na pewno w tę stronę. No i dobra, tu by była sytuacja w miarę jasna. Tutaj również. No nic, usunę to, zobaczę, co się wydarzy bez tych sygnalizatorów, bo to jest dość ciekawe. No i teraz tak, tamten się załaduje i z racji, że mam podzielone na odcinki, to już będzie mógł za nim jechać. Będzie musiał się zatrzymać przed sygnalizatorem, bo mnie zezwoli na dalszą jazdę, ale już będzie dalej jechał. To jest piękne. No i teraz tutaj maniana. Co tu się w ogóle dzieje? O, masz, losowa awaria. No to się przytrafiło. Raport kwartalny. No źle nie wychodzimy, wychodzimy na plus. Także nie ma tragedii zbyt dużej. Dobra, mamy tu jakieś możliwości ulepszenia. Kryty wagon towarowy poprawia warunki transportu żywych zwierząt. Zwiększa opłatę transportową za wagon towarowy o 8%. Wagon kryty umożliwia podróże w każdych warunkach pogodowych, co zwiększa zyski transportu. Okej, to sobie weźmiemy w takim razie i poczekamy na następne punkty. No jak widzicie właśnie, mamy drzewko umiejętności i tutaj ładnie musimy się rozwijać, żeby cokolwiek odkrywać i ulepszać. Oczywiście to ulepszenia równie dobrze możemy chyba kupować za pieniądze, z tego co pamiętam. No i zobaczcie, i ten pociąg już może sobie spokojnie podjechać, w tym czasie ten się naprawi. On gdzieś tam sobie się zatrzyma. No i już ruszyliśmy, proszę bardzo. No i teraz tak, czy on pojedzie? Co tu się wydarzy? No bo w sumie jest za rozjazdem już, pięknie. W racji, że on gdzie indziej jedzie, to jego już ten tor nie interesuje. Super, czyli wszystko działa jak należy. Tylko teraz pytanie, jak to będzie wyglądać, jak oni będą wyjeżdżać. Dobra, i ten też wyjeżdża. Tu się zatrzymał. Super, patrzcie, tam, tu się zatrzymał, a ten wyjechał tam. O. I stoi. No i co teraz? Dopiero za tamten semafor się schował, to ten wyjeżdża. No spoko, dobra. To mnie satysfakcjonuje, bo w sumie jakbym postawił wcześniej semafor gdzieś tutaj, to ten pociąg by wyjechał i by zablokował tutaj całe te tory i z naprzeciwka jakby jechał, to by był już zablokowany. W takim razie jest wszystko bardzo dobrze ustawione. Mamy do 32 Baltimore i Pittsburgh połączyć. Pittsburgh był tutaj, Baltimore jest tu, także no jakby prosta droga, ale nie do końca, bo są góry i doliny. A, więc co? No, górami pociągnąć to będzie drogo. A tu tędy może, tak dookoła troszeczkę. Niby dłuższa droga, ale może być tańsza. Poczekamy. Musimy jeszcze trochę zarobić. Wiecie co, moi mili? Na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, bo i tak już długo się zeszło. I resztę zobaczymy w następnym spotkaniu. Także póki co ja Wam bardzo dziękuję za spotkanie. I do następnego, moi mili. Trzymajcie się i cześć.